Słuchacze Zagórzańskiego Uniwersytetu III wieku rozpoczęli nowy rok akademicki. Oprócz studentów seniorów w spotkaniu tym udział wzięli przedstawiciele samorządu miasta i gminy Mszana Dolna, gminy Niedźwiedź oraz starosta Niżnej na Słowacji, miasta partnerskiego Mszany Dolnej. Wśród gości była również obecna Urszula Nowogórska, przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego. Seniorzy, ci co są, to widzą, co się robi. W tym roku było wiele spotkań, wiele wycieczek, wiele wykładów, więc myślę, że to jest najlepiej zachęcanie poprzez pracę. Tu innego zachęcania nie ma. Wydaje mi się, jedni drugim powiedzą i po prostu co roku przybywa słuchaczy. Słuchacze Zagórzańskiego Uniwersytetu III wieku bardzo sobie chwalą wszystkie zajęcia, w których biorą udział. To nie tylko dobra okazja na spędzenie wolnego czasu, ale też nabycie nowych umiejętności i wiedzy, bo przecież uczymy się całe życie. Zachęcamy innych, którzy mają wolny czas, nudzą się w domu, wpadają w depresję niepotrzebnie, a trzeba być w kontakcie z ludźmi. Między innymi ten Uniwersytet III wieku w Mszanie Dolnej spełnia te wymogi. Wielu studentów otrzymało dyplomy i certyfikaty za ukończone kursy, a i samemu organizatorowi wszystkich zajęć dziękowano za to, że uniwersytet tak prężnie działa i jest dobrze zarządzany. Mamy różne imprezy kulturalne, wycieczki, Korzystamy z nich. Poza tym my mamy bardzo dobrego organizatora, który się zajmuje nami, troszczy się o nas. Uroczystość ta była również dobrą okazją do podsumowań minionego roku akademickiego. Snuto też plany na przyszłość, bo przed studentami kolejny rok i nowe ciekawe wykłady. Chcemy jako Uniwersytet III wieku z okazji Narodowego Święta Niepodległości uczestniczyć w śpiewaniu patriotycznym w mieście. Byliśmy inicjatorami tego, nawet mam śpiewnik, to Państwu też przekażę. Chodzi o to, żeby zacząć, bo takie miasta jak Rabka, Limanowa, Kraków, no i inne w Polsce po prostu to robią z okazji 11 listopada. U nas tego nie ma. Chcemy, żebyśmy po prostu wspólnie z młodzieżą szkolną, czy ze szkół podstawowych, czy średnich i po prostu to tutaj rozpoczęli. Impreza w Mszanie Dolnej przebiegała pod hasłem Przenikanie Kultur wraz z Biesiadą Zagórzańską, co ni mniej, ni więcej oznaczało, że po pierwsze została ona połączona z Dniem Seniora, po drugie wśród uczestników byli obecni goście seniorzy z Niżnej na Słowacji. Józef Budacz, TV28.